Cześć, Tmadzie i witajcie w kolejnym odcinku z gry Lords of the Fallen. Powiedzieliście mi, słuchajcie, ostatnio w komentarzach, żebym poszła po tą maszkarę, co ten żołnierzyk tutaj wyskoczył i powiedział, że straszliwa, wielka maszkara jest gdzieś tam i żeby ją zabić, bo oni sobie poradzić nie mogą. No i powiedzieliście mi, żebym poszła najpierw do tej maszkary, zamiast do komnaty kłamstw, bo jeżeli najpierw zrobię komnatę kłamstw, to później już nie da rady, żeby ta maszkara była z powrotem, czy coś takiego. Spadaj. Więc my się udamy do tej maszkary w tym momencie. O. Dziękuję. Jak zwykle runka. W ogóle ja tej maszkary sama na własną rękę szukałam. Oczywiście szukałam ją w ogóle tam, gdzie nie powinnam jej szukać. Gdyby nie wasze komentarze, to zapewne byśmy dzisiaj pół odcinka się uganiali po mapie. A tak to będzie, myślę, szybko, łatwo i przyjemnie. Co masz dla mnie? Co ty byś mógł mieć innego, prawda? O, czekajcie, koni się dobrze ustawią. Szkoda, że w tego trzeciego jeszcze nie trafiłam. Byłoby śmiesznie. Co ty dla mnie masz? Runę. A nie runę, okruch. No i jak z tą plującą jadem maszkarą się rozprawimy, to pójdziemy natomiast do świata tych... No, tych głównych potworów, nie? Tylko chciałabym jeszcze wcześniej... Tak, wcześniej... Ale żeś stanął. Udać się na cmentarz, bo nie jestem pewna, czy mam już przy sobie ten miecz do włożenia do grobu, czy nie. Właśnie chciałabym to sprawdzić. Co prawda nie przejrzałam jeszcze katakumb. Tak, wiecie, żeby wszystkie pomieszczenia przejrzeć. A, udało się. Tak dogłębnie jak trzeba, te wszystkie skrzynki, skrytki, nieskrytki. Więc być może jeszcze tego miecza nie posiadam. No zobaczymy. I tak będzie to po drodze nam, więc co za różnica. A gdzie się podziały te dwa pajaca? Zawsze dwa pajace stały. A to był duży pajac? Też go nie ma? W ogóle co takie... O, mamy tego. Daleko zabiegniesz tamtędy. Tędy też. Właśnie to jest czasami w tej grze zabawne, jak oni się blokują. O, jeszcze pan tu. Musimy, słuchajcie, jeszcze raz magię sobie ulepszyć, żeby te jełopki były na jednego hita. Okej. I to powinno być tu. Zaiste jest jakaś maszkara. Brzydkie to? Bym skomentowała, ale zaraz będziecie się śmiać. Ty we mnie też będziesz pluła jadem czy coś? Wow, ty w kuleczkę się ze mną będziesz bawiła. Super, mała słodka kuleczka. Idź z tą łapą. Obroń się albo odgibuj. Jezu, gdyby nie magia w tej grze, ja bym daleko nie zaszła. Okej. Okay. Super. Dostaliśmy 1300 za nią, więc nie jest źle. Wyrównywacz zbroja. Co to jest? Przygoda dąży do równowagi. Silne jednostki są prymitywne, a inteligentne są delikatne. Praw natury nie da się oszukać, więc jeśli chcesz być mądry, łap za książkę, a nie za metalowe błyskotki. Będę musiała sobie tam sprawdzić w jakimś poradniku, co to tak naprawdę robi. I ja bym chciała chyba się zapisać, nie? Chociażby dlatego, żeby rozdać sobie punkty. No, nam tych punktów troszeczkę trzeba. No to dobra, nie zapisujmy się. Te drzwi były wcześniej chyba zamknięte, co? Już wchodziłam, zauważyłam, że coś z nimi nie tak. No, cześć żołnierzyku. To ty mi kazałeś to zabić? Aha. You may not be a good man, but you are very helpful. Take this as a sign of our gratitude. Wow, dostałam jak za dużego bossa normalnie.
Wiecie co, wróćmy sobie tam jeszcze raz i sobie też to przyznam, bo nie chcę po prostu tego stracić, nie? Zaraz jeszcze tam sobie przejdę, chcę zobaczyć, czy tam się coś zmieniło. Jakby dobrze poszło, to sobie dzisiaj byśmy nawet jakiego punkta może rozdali, co? Dobrze, już będziemy zmierzać do komnaty kłamstw, niech to... Oj, dzień dobry, a pan co tutaj tak? Oj, pan to jest ten duży i ten nielubiany, niebezpieczny. O, a teraz mamy pieska tutaj, wcześniej był taki pan... Nawet dwa pieski mamy. Wcześniej mieliśmy pana. Bardziej sympatycznego, czy mniej nawet. Spadaj. A byłam dziwnie przekonana, że tutaj z tej strony były drzwi. No mniejsza, dobra. Idźmy sobie stąd. Zbierajmy te runki. Teraz czekajcie, chcę zobaczyć, gdzie tędy wyjdę. O, teraz te drzwi są otwarte, fajnie. No, nawet się długo nie naczekałam. Wow, dzień dobry panu. Ale co pan tak na wejściu? Dwóch panów na wejściu, nie! Weź go! Daj sobie spokój, pan. Okej, obaj padli. Aha, dobra, ja już wiem, gdzie jesteśmy. To ja już wszystko wiem. My jesteśmy zaraz niedaleko właśnie cmentarza i sobie tutaj... No chyba ty pierwszy pójdziesz na odstrzał. Jeszcze po drodze będziemy musieli się zapisać. O, cześć. Ale pan nie, pana nie chcemy. A czego ten pan się też nie zapisał? Nie podpalił w sensie. Spadaj. Dobra, to weź. Ale wiecie co, bardzo dużo dało, że ja ostatnio dałam do szczęścia. Jak widzicie, non-stop ze wszystkich prawie coś wypada. Czekajcie, bo to też żyje. Hej, obudź się. Aż się rozwalił? Chodź, jeszcze raz się tak zrobię. Ej, no chciałam, żeś wyleciał w powietrze. Macie, znowu wypadło. O, teraz na truciznę, okruch. Z pana też coś wypadło, a jak? No teraz runka, ale dobre i to. Czekajcie, jak my tu jesteśmy, to ja wiem, którędy my sobie zejdziemy, żeby było szybciej. Tylko ja chcę tu tych powybijać. Wow, dlaczego on był na jednego? No, nie machaj, tylko weź to. Dobra, z tamtymi się już nie użeramy. Ja się tu wydam, ja się zapiszę. Ja sobie pójdę dalej. Bym chciała przejść tędy. To powinno być blisko. Tędy właśnie było blisko na cmentarzyk. Naprawdę, tak chciałabym was mieć na jednego hita. Jak ja w niego nie trafiłam? Spadaj. Właśnie miałam mówić, że ty powinieneś coś dla mnie mieć. O, chodź, to też porzucam. Czekajcie, może teraz z tej strony tak się bardziej ustaję do niego? Nie, nie trafiłam. Chciałam, żeby mocniej nim majtnął. Dobra, nic z tym wyrzucasz, to nie. No, jesteśmy już przy cmentarzu. To jak nie patrzeć, już niedaleko. O, tutaj są te nasze ulubieńce. A tu jeszcze wcześniej kusznik był.
Lecz coś go trafiło. Chyba na dobre. Dobra, tu nikogo nie ma. Zajrzyjmy na cmentarzyk. O, tutaj nasz truposz jest. Tu był grubas, jest grubas. Nawzajem. Tu jeszcze jeden. O, ślicznie się przekręciłeś. Dobra, grubas mi nic nie wyrzucił. Jeszcze może pozbądźmy się tego tu, pana. Masz tarana, ci dam, co było szybciej. Też się rozpołówkował. Może cały się na czerwono świecisz, jeszcze muszę cię podejść, żeby sprawdzić, czy ty nic nie wydropił. Dobra, ten grób był chyba tutaj. Tak, jest. Dobra, nie mamy miecza. Nie to, wyjdź. Nie mamy jeszcze tego mieczyka, co trzeba tam włożyć, więc dobra. Ja po tym odcinku pójdę, zwiedzę dokładnie te katakumby, więc... O ile będę miała taką możliwość. Więc myślę, że w następnym będziemy mogli ten miecz już tam sobie włożyć. A teraz siup tu. No, nie zdążyłam nawet przeczytać. O, dzień dobry bardzo. Dobra, jak filmik mi się podobał, tak mój przeciwnik mi się nie podoba. Wiecie co, ja spróbuję temu panu dać mojego kolegę. Cześć. Patrz, tu jest taki fajny. Weź idź do niego, ja ci pójdę, to twoje dziwne coś zniszczę. Dobra, on go leje jak tylko może. Weź to. No weź to. Tylko daj tarana mu. Jak nie gotowe. Co on mnie zignorował plecami, się do mnie wstawił? Jestem w ogóle, słuchajcie, teraz ciekawa, czy gdybym... Okej, okay, ale ci ten miecz twój poleciał. Czy gdybym grała kapłanem, to czy moja magia też byłaby taka silna? Mamy klucz do zachodniego westybulu. Dobra, ja wiem mniej więcej, gdzie te westybule są, tylko jeszcze kwestia, który jest który, bo nie wiem, w którą stronę świata tutaj strony są. I tu jest pan Mac, którego ja bardzo nie lubię. Z magami to ja w ogóle już nie wiem, jak walczyć. Bo ja bez magii bym sobie z nimi nie poradziła na pewno. No, nie zdążyłam odskoczyć. Jeszcze będziemy musieli westybulu jakiegoś szukać. Się zachciało. Daleko będzie za mną ganiał? O nie, nie, leczenia się nie ma ode mnie. Dobrze, że niedaleko jest zapis, to sobie poradzę. Idź z tymi gwiazdeczkami, już dawno po świętach. No. Bum, bum. Okej, okay, jeszcze tylko czekajcie, chcę coś sobie sprawdzić. A nie, dobra, mam tutaj runki włożone. I dobra, ja nie będę przed wami ukrywała, że ja sobie ostatnio czytałam poradnik, bo chciałam właśnie mniej więcej ogarnąć runy, bossów, ile jeszcze mam. No siema. I tak dalej. I wiem, że z tym bossem dobrze jest, co teraz będzie, użyć tarczy. Więc ja bym chciała użyć może tej? A, nie mamy odpowiedniej zwinności, ale ona ma skuteczność bloku 100%. Ta też, tylko że... No, ona... Nie, no cofnij. Cofnij, bo chcę tarczę jeszcze pooglądać. W ogóle dlaczego ja mam tak mało tych tarcz? Tutaj siła.
Dobra, weźmiemy sobie tą, ona jest... Ona jest cięższa i ma tylko jedno miejsce, no ale trudno. Nie chcę szczęścia, ja bym chciała... Aha, nie mamy. Chciałam ochrony. Odpieczętujmy może jedną runę. Dużą. Za 1000. Znowu szczęścia nie, dzięki. Tutaj mało odpieczętuję. Trucizny. Ognia. Magii. Szczęścia. Dobra, odpuszczam. Odpuszczam, nie będę wkładała w takim razie żadnej... Chociaż dobra, włóżmy sobie jakieś szczęście czy cokolwiek. Tak, spotykamy się znowu. Ja wiem, że ty mnie lubisz, ja cię też lubię. A, dobra, to tak, chcę kokon. I dajmy sobie tu może tą szczęścia. O. Też będzie dobrze. Dobra, i teraz mamy zachodni vestybul odnaleźć. Co znowu? O, znowu to. Listen, you should avoid the monster in that arena. Use the secret way that leads through this tower and come meet me in the place where you fought that three-legged stool. If you do, I can show you what I have discovered. Z jakim trójstołkiem? Czym? Aha, że ja tą komnatę już odkryłam, tak? Super, świetnie i tak dalej. Tylko tak, po pierwsze, zachodni vestibule. Po drugie, ja chcę tu najpierw zostawić... No, dużo tego nie mam. Ale chcę. Powiedzmy, ja bym powiedziała, że tu będzie zachodni. Dlaczego mi nie napisało, gdzie jestem? Już nie pamiętam, co było zamknięte, a co było otwarte. Dobra, pójdźmy do tego drugiego jednak, bo tam wiem, że dalej przejdę. I ja też tak czytałam, że lepiej jednak tego bossa pokonać tylko i wyłącznie z racji, że później będzie mi łatwiej niby to. Nie wiem, czy to naprawdę prawda. To jest ten twój stołek? Dlaczego mi nie pisze, gdzie ja jestem? Chyba powinno mi dać znać, że jestem tu albo tam, nie? Czekajcie, grubasa sobie zdejmiemy. Okej. O, kto do mnie się sunie. Wiedziałam, że tu nie dostaniesz. Chodź. No chodź tu bliżej, chodź. Chodź, mordeczka śliczna. A się suniesz wolno. Pieska też mogę zdjąć? Jaka muzyczka tu była? W ogóle właśnie to dziwne i szkaradne. Wow! To ty możesz sobie aż tak przeskakiwać, byle jak? No, żegnamy. Tu się coś nam dymi. Czekajcie, ja sobie tak powchodzę tutaj w te przejścia, ale mi się wydaje, że tutaj mieliśmy wszystko otwarte. Tu jest przejście na górę. Tu jest przejście, wiem gdzie. Tam, gdzie pierwszy raz widzieliśmy maga. Teraz będę się zastanawiała, czy to nie tam. O, cześć. Nie trafiłam. Ty też, nie? A teraz tak. I ja też. Nic mi tu nie rzuciłeś. Nie, no tu była skrzynka odkryta. Może napiszcie mi, gdzie ten jest zachodni vestibule, bo sama go nie znajdę, jak widzicie. Może tu gdzieś coś, jakoś? Nie, no tu... Aha, dobra, już wiem, gdzie ja wlazłam. No, pa, pa. Nie chcę iść znowu z tym magiem walczyć, naprawdę. Tu jest teraz ten boss, to za chwilkę. Czekajcie, zajrzę tylko, jak jest mag? Jest mag, dobra, nie idziemy tam. Ajajaj, dobra. Więc tak, my na dół. My na dół, my później na górę i idziemy walczyć z tamtym dziwnym czymś. Czy albo tu to było, o. Użyto klucza, jest. Shards. They fall wherever there's a rift. The matter of both dimensions clashes and crystallizes in this incredible fall of power. Some bigger rifts,
They form broken shards so big and heavy, and it's impossible to move them. Who knows what power they hold? Ja mam lepsze rzeczy. Jeszcze jakąś broń drzewcową mieliśmy, ale... Ale wiecie, jak to jest. Dobrze, zostaję przy tym, co mam. I tak. Idziemy na górę. Wejdź bezpośrednio do komnaty kłamstw lub idź inną drogą za Jedką. My idziemy do komnaty kłamstw w takim razie. Zresztą tam nas od razu kierowało, więc niech tak i będzie. Coś mi się wydaje, że to nie będzie takie proste, jakie powinno być. Chociażby z racji, że gra zaczyna mi poważnie klatkować. Dobrze, uzbrójmy się w tą naszą tarczę. Ja tych tarcz mam pełno. A zaraz my... Nie, my tą wzięliśmy. Wydatek energii przy blokowaniu minus 9%. Tą jednak wezmę, wiecie? I słuchajcie, święto. Nie zakładam rękawicy. Nie zakładam rękawicy. Sprawdzę tylko, czy mam tarana. Ładna ta tarcza. Dobra, leci. Nie. Właśnie też widziałam, żeby lepiej jednak walczyć, słuchajcie, tutaj na obrzeżach. Tylko i wyłącznie z racji, że z tamtej strony on będzie na mnie ognie nasyłał mocno, wiecie? Nie, idź proszę cię ode mnie. Nie. Auć! To mi przytegowałeś. Nie! Nie ma ruchu posuwistego do przodu. Ale mój taran ładnie tam... Oj. Chyba nie fair, że ja go tak ciągle od tyłu siekam, co? Ale on też nie jest fair, siekając mnie tymi swoimi mieczykami. Uuu, to mi przylałeś, chłopie. Idź. Chlaj. Ale nie wtedy, kiedy on cię leje. A on teraz chyba na mnie ogień nasyła. Tak. Jeszcze musiałam oberwać. No. Powiem wam, że tą magią nieźle nawet mu robię. Nie idź z tym kopniakiem. To ja mam achievement na scenie, żeby zabić kogoś kopniakiem i też mi nie wychodzi. Odskocz. Nie, bo ja z ciebie chciałam... O, tak. Właśnie, zrąci. Protektor. Okej, więc... też ładnie za niego dostaliśmy. Może siup? Kroczący ogień, krótki miecz. Nie wydaje się mi, żebyś ty był lepszy od mojego, ale sobie ciebie zobaczę.
Powiedzmy, że ciekawie wygląda się nic poza tym. Wolę moje przeznaczenie, wracamy do mojej rękawicy. Tarczy, dziękujemy, pomogła. I to nawet bardzo dobrze pomogła. Czy to ja tylko tyle dostałam? Jeżeli tak, to ja sobie idę wydam punkty. I teraz moje pytanie. Zaraz, odszukaj komnatę kłamstw. Ja myślałam, że... Nie, no dobra, nieważne co ja myślałam. Dobra, i czekajcie, siła. No dodaj do siły. Obrażenia o jedno, a jak dodam do wiary, to magię 6. Nie, idziemy do siły. A następnym razem do szczęścia. Ale trzeba byłoby... Czekajcie, bo gdzie moje miksturki? Szlak trafił. A gdzie moja jeszcze jedna miksturka? I teraz pytanie, gdzie jest Jedka? Wejdź bezpośrednio do komnaty kłamstw lub idź drogą za Jedką. Dobra. Czekajcie, komnata kłamstw to mi się wydaje, że to będą takie... Już nie mam pewności. Takie duże te drzwi. Wiecie, o które mi chodzi. Mhm. Pójdź go. O, mam kolejny tatuaż dla tego gościa. Były takie wielkie drzwi, jak myśmy schodzili tamtą ścieżką. Spadaj pan! Nie ten pan. Ten pan, tu. No, jeszcze raz go. Gdzie dwóch? Oszalaliście. Ej, no. Dobra, nieważne. Jakby poszło w magię, to wtedy bym ich zabiła pewnie wszystkich na raz. Ale tu nowe rzeczy są. Ludzki tatuaż. Wiecie co? Chodźmy się, przebiegnijmy tędy jeszcze. Może tu będą jeszcze jakieś truposze. To pozbieramy te tatuaże. O, tam jest, widzę. Okej. I czekajcie, jak się tędy wchodziło, to tutaj nie było gdzieś jakiegoś zapisu. Bo ja bym z chęcią odzyskała tą moją jeszcze jedną buteleczkę. O, cześć. Musiałeś mi przywalić, prawda? Teraz my tędy wychodziliśmy po walce z tamtą maszkarą. Tak, tu. Więc zapis był zaraz przy wyjściu, z tego co pamiętam. O, i tędy... Gdzieś, czy ja wiem, czy tędy na pewno będzie nam tak blisko? W ogóle jest tu ktoś? Tam ktoś stoi. Jest tak ciemno, że nic nie widzę. Dobra, pobiegaj troszkę. Jak będziesz biegał, nic ci się nie stanie. O, cześć. Wiesz, nie spodziewałam się ciebie jakoś tutaj. Dobra, zgiń, przepadnij. Jezu, jak go sponiewierałam. Tak. No, wszystkie miksturki są, to możemy wracać do gry. Wracać, no tu zaraz musimy kończyć. Znowu runa. Właśnie tam chyba ktoś mi stał. Tylko nie wiem, czy to swój, czy wróg, czy kto, ale chodźmy. Nie mogę go skoncentrować. A, to Jedka jest, to siema. A, to o tego paszczaka jej chodziło. No cześć. Finally you bless me with your presence. You wanted to show me something. Yes. The place I've been looking for must be behind this door. If I could enter, I could find out why the Book of Lineage pointed me there. So, open the door. Why didn't I think of that? Oh, wait, I did. Still, it won't budge. Let's see what we can do. What do you expect to find in there? I want to know why my mother left me the Book of Lineage. I could find out what secrets my family was hiding and why. It's clearly got to be something valuable. And if the book leads you to treasure, what then? I don't know. Look for another one, maybe? Do you still need the dagger? I already found the pathway. You keep this.
There must be an easier way to translate it. Why not ask one of your relatives? They speak the language, after all. They're all dead and buried, Harkin. I'll get no answers from them, in this life at least. I'm the only one left. How long have you been trying to translate this book? None of your business. No, jak zwykle dla mnie miła. Dobra, pomogę ci z tym. Masz i właś. Lepiej ci będzie? Jeszcze masz, ja za wajchę ci pociągnę. A, teraz nam się zaznaczyło. O, dzień dobry panu, jak najbardziej mi niemiło. Ale chyba więcej dostaję obrażeń teraz ode mnie, coś mi się zdaje. Spadaj! Nie trafiłeś. Co siadasz zmęczony? Miałem wrażenie, że on się cofa. O. Do widzenia. O, ja widzę tam kuferek dla mnie. Tam coś ciekawego jest. Ja tam chcę. Dobra, co tu dają? Ładne widoczki dają. A poza tym? Efekt na pierśnik średni, pokaż. Ja ciebie chcę. Zdecydowanie ciebie chcę. Jeszcze jak ci tam włożę runę, to będziesz idealny. W ogóle, ty ładny taki jesteś. To ja teraz taki... A la kapłan się zrobiłam. Te, Jadka, chodź no tu. Otworzyłam to, to chodź. O. Mam masz karę. Dobra, za nią... Nie, wolę iść do grubasa, wiecie? Nie, wolę ducha. Jest bliżej. Dobra, pan duch nie żyje. Okej. Jeszcze... No, mam nadzieję, że ty już nie żyjesz na śmierć. Chyba tak. I kufarek. Sprawiedliwość. Dobra, skoro nie ma ciebie wyżej, to nawet ciebie nie szukam. Przyjmuję taką taktykę. Ona polazła w końcu. Nie wiem. Wow. Otwórz przejście, teraz mamy. Wiecie co, z racji, że ten odcinek jest już długi, ja bym go tutaj zakończyła. Ja sobie po prostu tutaj wrócę do Jedki. Nie wiem, może jej powiem, że otworzyła, może wiecie. No, stoi, ona, wiecie, plecami obrócona, to nie zauważyła, że otworzyła mi to, nie? Te, słuchaj. No dzięki, no naprawdę, jesteś tak uprzejma. Nie martw się, domyśliłem się. Już się domyśliłem, jako mój bohater. Dobra, więc w takim razie ja sobie idę już do zapisu, żeby tutaj mieć blisko. To znaczy blisko. I tak ja wrócę do mojego poprzedniego świata, żeby w międzyczasie zwiedzić katakumby i być może pozyskać ten miecz. A nie ma tu pana? A nie ma tu pana. Dobrze. Więc myślę, że w kolejnym odcinku tam pójdziemy. I jeżeli uda mi się odzyskać ten miecz, to też pójdziemy zapewne na cmentarz. A na razie ja wam bardzo serdecznie dziękuję za ten odcinek i za to, że mi podpowiedzieliście z tą właśnie polującą jadem maszkarą. Bo gdyby nie wy, ja bym jej nie znalazła, bo nie wiedzieć czemu ja ją szukałam w obserwatorium. No ale mniejsza. Dzięki wam jeszcze raz serdecznie, trzymajcie się, no i cześć.